Jak długo pani zna panią Logan? Bardzo długo, od lat. Ostatnio była pani pacjentką? Nie. Przyszła do mnie, bo chciała z kimś porozmawiać. Nie badałam jej jako psychiatra. Nie obowiązuje więc pani tajemnica lekarska. Słusznie. Wysoki sądzie, naprawdę wolałabym nie zeznawać. Nigdy nie prowadziłam terapii Brooke Logan i nie wiem, co mogę powiedzieć w jej sprawie. Chcę się dowiedzieć wszystkiego, co tylko możliwe. Dlatego panią tu wezwałem. Taylor, mów. Powiedz sędziemu, jaką jestem matką. Jest pani lekarzem psychiatrą i pani zdanie się liczy. Proszę więc powiedzieć, w jakim stanie była ostatnio Brooke Logan. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mówiła coś o panu Foresterze lub panu Marone? Powiedziała... Myślisz, że jestem żałosna? Bo jestem. Jestem niezrównoważona. Przez całe życie taka byłam. A teraz dwaj mężczyźni, których kocham, zostawili mnie. Pani Marone? Brooke była trochę zdenerwowana. Zagubiona. Mówiła o tym, co się ostatnio wydarzyło w jej życiu. Na jej miejscu każdy by się zdenerwował. Wspomniała o swoich dzieciach? Nie zasługuję na to, żeby mieć dzieci. Potrafię być dobrą matką, ale kiedy nie układa mi się z facetem, myślę tylko o tym. Obsesyjnie. Cała reszta schodzi na drugi plan. Brooke wie, że parę razy źle postąpiła. Ale rodzice zawsze chcą jak najlepiej. I uczą się na swoich błędach. Sądzę, że Brooke właśnie tak robi. Jest pani matką? Tak, mam troje dorosłych dzieci. I oczekuję czwartego. Gdyby pani miała dzieci w tym samym wieku, co pani Logan, zostawiłaby je pani pod jej opieką? Jaki to ma związek ze sprawą? Chcę usłyszeć pani odpowiedź. Inaczej sformułuję pytanie. Powierzyłaby pani Logan swoje maleńkie dziecko? Jestem złą matką. Nie mogę sama wychowywać dzieci. Nie.